Witam was moi drodzy, jestem Zykryt, a to jest Fallout 4. Zgodnie z obietnicą jestem w podejrzanym miejscu pod kościołem. Wpisałem już sobie hasło, tutaj stukałem na tym obrotowym panelu, żebyście nie musieli czekać, jak to robię. Hasło to było Railroad. I chciałbym podziękować użytkownikowi Miłosz Mizak za to, że mi podał to w komentarzach. Dzięki stary, dzięki temu nie musiałem googlać tego, ani szukać w internetach, ani oglądać własnych filmików kolejny raz, więc polecam tego użytkownika, wyłącznik awaryjny. Ten wyłącznik nie działa, zacnie. No, tak więc jesteśmy w dziwnym, podejrzanym miejscu. O, Jesus. Ja pierdzielę, chcecie, żebym zawału dostał? Długo tu czekaliście. Kim wy jesteście? Koledzy syntyków? Ja wam kuźwa dam. I'm just exploring, looking for salvage. And you just happened to guess the password to the secret door. Prawie. Ktoś mi powiedział. Zmyśl coś. Nic nie powiem. Taki foch. If you want to deal with us, we require your cooperation. I'm Desdemona. And I'm the leader of the railroad. And you are Deacon. Where have you been? You're having a party. What gives with my invitation? I need intel. Who is this? Wow. Newsflash, boss. This. Czy my się znamy właśnie? Do we know each other? I didn't need to meet you to hear about you. You have made Dez. Seriously, you haven't heard of him? He's the leader of the Minutemen. It seems like the whole. So you're vouching for him? Yes. Trust me. He's someone we want on our side. So, stranger. Uh-huh. My son, Sean, was kidnapped. Someone stole your boy? That's terrible. Do you know who did it? For your sake. O, mogę im powiedzieć, że porwał go Kellogg, czyli jakbym tu przyszedł wcześniej, niż miałem starcie z Kelloggiem w poprzednim odcinku, to by ten dialog się, potoczyć mógł inaczej. Ciekawe. Kellogg kidnapped him. Well, you got your revenge, but that doesn't bring your son back. No nie. If we're going to be dealing with you, I need to make sure we're on the same page. Aha. Czy wiem, co to są syntyki? No tak, to są takie. Yeah, I know all about cyborgi, androidy. Przy czym pamiętać, jak androidy to na pewno nie na iPhone'ach. nie słuchałem. Go on. So we seek to free the synths from the. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your poświęcić życie dla bliźnich? Nie. No, probably not. No shame in that. Every person needs to know what they're willing to die for. No właśnie, nie za jakieś tam androidy. Za Windows Phone'a. Nie, za Windows Phone'a tym bardziej nie. Ale niektórzy by pewnie za swoje iPhone'y byli gotowi oddać życie. Ech, słabe żarty z systemów operacyjnych. Siemanko. And took a pass. Dez is a hardliner, a live and die for the cause kind of lady. But Dobra. I don't really. Let's see how much. Sure. I get, but you. What harm has the institute had? Starting with ancient history, they tried to take. But in the diseases. Right. I haven't. Well, let me break it down. Every one of us believes in synths getting a fair chance, but some agents they put their asses on. To jest ciekawe. Mam opcję. If you're fighting the institute. Dołączenia do Bractwa Stali i do trasy. Sales pitch over. If you want to walk away, you're still not. Maybe when you see more out there, you'll be back. Czyli jakieś mam opcje różnych tych bractw, że tak powiem, to jest interesujące. A, i tu nic nie ma, czyli on sobie stąd wyszedł od tak od czapy, albo to jest po prostu jakieś sekretne przejście do ich super sekretnej bazy, które mi super sekretnie otworzą, jak super do nich przyłączę. Tak więc nie. Nie chcę dołączać do żadnego bractwa i innych dziwnych rzeczy. O, chcę. Dobra, czy ja mogę stąd wykonać szybką podróż do Diamentowego Miasta, żeby porozmawiać z Nickiem? Nie mogę, ponieważ jestem w zamkniętym pomieszczeniu. No właśnie, tego się niestety obawiałem. Czyli muszę wyjść na powierzchnię, odczekać pół godziny na ekran ładowania, potem się teleportować do miasta,
odczekać kolejny pół godziny na ekran ładowania, potem wejść do tego, jak to się mówi, bazy czy biura Nika Walentynki, tam odczekać jeszcze jakieś 10 minut ładowania i wreszcie będę mógł postępować dalej w moich questach. Świetny plan to jest. Dzisiejszy odcinek sponsoruje obracające się... szpon. I kółeczko mrygające w prawym dolnym rogu, które jest znacznikiem naszego ekranu wczytywania. To jest normalnie, to powinno być logo Fallouta, ekran wczytywania. Ja w ogóle zobaczę, jak jest logo Fallouta potem. Może jest ekran wczytywania logiem Fallouta, to by było sensowne. A jak nie, to nie. W każdym razie, strzelcy stanowią najlepiej zorganizowaną grupę najemników we wspólnocie. Świetnie wyszkoleni i pozbawieni skrupułów. Są gotowi przyjąć każde zlecenie, o ile zapłata będzie odpowiednia. No właśnie, gdzie oni są? Ja bym chętnie jakiś przyjął. Ze względu na swoje rozmiary, robot strażniczy generuje dużo ilości ciepła. Podczas walki co jakiś czas wchodzi w tryb chłodzenia. Gdy do tego dochodzi, jego tylny panel otwiera się, odsłaniając rdzeń fuzyjny. To najlepszy moment do ataku. Jak do ataku? Wyjąć mu ten rdzeń fuzyjny i użyć do własnych potrzeb. Do zbroi wspomaganej, albo do moich laserowych karabino pistoletów, czy co ja tam jeszcze mam. Dobra, diamentowe miasto, od razu bazar. Tyle dobrze, że mogę od razu się na bazar w diamentowym mieście teleportować, czy tam użyć szybkiej podróży. Ho ho ho, jak zwał tak zwał, to przynajmniej nie muszę czekać tak długo, jak gdybym to zrobił na otwartą przestrzeń chyba. To raz, a dwa, że no nie mam tych ekranów ładowania, jakbym zrobił to przed diamentowym miasto, potem do środka, a potem jeszcze do mieszkanka, czy tam biura, czy kryjówki, czy nie wiem, bazy Nika Walentynki, to bym w ogóle chyba strzezł podczas tych wszystkich... To nie rozmawiaj z nieznajomymi, głupia dziewczynko. Też chcę być taki duży. Spoko. Powodzenia chłopczyku, jedz brokuły i takie tam marchewki. I inne takie. Dobra. He's my client, Piper. Why don't you learn not to snoop on a man's private affairs? No właśnie, idź sobie. Well, well, speak of the devil. You're back. And not with your son. What happened? Normalnie... Kellogg. Kellogg się stał. You were right, Nick. Kellogg did have my son. The Institute? I'm sorry, friend. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to kill. No synth does. Security protocols strip those... No, mogę wulgarnie zareagować. I woke up in a junk pile ages ago. Just another discarded prototype. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth. True enough. Czy nikt nie to nikt nie wie, ale ja wparuję, jak to kiedyś mówiłem, guns blazing i wszystko dowiem się, wszystko rozpierdzielę od środka. Man like that would have had access. Yeah, but I'm guessing he wasn't the surrender and talk type. Smaży się w piekle, bastard tak. In hell. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Aha. Nie było wyboru, no. Even if I had a way of bringing him in alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, sure. You're talking crazy here, Nick. Got a look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments. Anyone okay. Can get a dead brain to sing. Okay. I hope you're right, Nick. Spoko, wyciągniemy sobie wspomnienia. I know it's w jego mózgu. What choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Dobra, czego potrzebujemy? What exactly do we? Kellogg's brain. It's a long shot, but Dr. Dobra. Actually, I think I already have something. Cybernetics, huh? No. Tam coś z tym z głowy, no faktycznie. Myślałem, że to będzie dla mnie coś. Dobra, idź samotnie, zabierz Piper, albo zabierz guzik. Walcie się wszyscy wirusy. Wspaniale, pani reporter. Idź w diabły, nie lubię jej. Ej, on ma tu pieniądze, które mogę zabrać bez kradnięcia, ale to robiliście. Jak to sprawy Early Sterlinga. Ups, zabrałem, no trudno. Dobra. Idziemy. Co mam teraz zrobić? Porozmawiam z dr Amari. No, ale to już jakiś dodatkowy ten się aktywował. Ale dobra, to tam Erla Stetlinga to sobie mogę ogarnąć. Kiedy indziej, gdzie indziej, jakikolwiek indziej. Teraz muszę pogadać z dr Amari i najpierw zobaczyć, czy ona w ogóle jest w diamentowym miasteczku, czy gdzieś dalej, bym się dołożył gdzieś dalej, ale chyba się mogę mylić, albo nie. Ha, tak, ona jest gdzieś tu.
Dobre sąsiedztwo, doktor Amari, Postal Square. No kurde. Usuń znacznik, o. Dobra, to do Postal Square mogę zrobić szybkiej podróży, znanej również jako teleportacja, w związku z czym kolejny ekran wczytywanka, bo dlaczego nie? Mogę przecież sobie na niego popatrzeć, bo jest taki fikuśny, szczególnie jak nic. O, coś tam jednak jest. Czemu się to obraca? No nie można na nich liczyć z tymi obrazkami. Jak już jakiś fajny się pojawia, to zaraz zabierają, obracają i co jakieś brzydkie ślady mam patrzę z tyłu. No i charyzma obejmuje mój urok osobisty i siłę perswazji. Zarąbiście. Czyli mam im więcej, tym lepiej mogę tam ściemniać i takie tam. To w sumie się przydało w tej grze, zauważyłem, ale olać bo tam siać rozpierduchę i w ogóle i w szczególe. Tak a propos, to wcześniej wbiłem level, chwilkę. O, wbiłem sobie pierwszą ligę na drugi level, większe obrażenia. I tu sobie sprawdziłem, o, pamiętam, że mówiłem, że ciekawe, czy można bronią wszystkich wokół bić. Okazuje się, że owszem, na najwyższym levelu podwójne obrażenia oraz okaleczyć wszystkich przeciwników wokół. A nie, już na prawie maksymalnym, więc zarąbiście, no. Skurde, dobra. Chciałem iść tam gdzieś. Jak tam mam się dostać? To jest bardzo ważne pytanie. Spróbujmy tędy w takim razie. Tutaj i w lewo. I... aha, znaczy, no nieważne, już poszedłem tędy. To pójdę tędy. Badyska Wise robi hm. Tam jest u góry Olec go w takim razie. Nie chcę mi się go tam ganiać. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Tutaj w lewo. Co tu się? O, kreto szczury! Sio! Kurde, wele. Garnijcie się, brzydale. Jeszcze trafić jak nie mogę. Głupi się trafiłem, cię coś upadek. Dobra, jest, kreto szczur padł. Świecący kreto szczur też. Czemu miał przy sobie chochle? Dobra, olać te bandyckie łajzy tam. Idziemy poszukać doktor Amari. Zarąbiście, że nie ma przejścia. Umrzyj kretoszczurze, co on to miał przy sobie? Mięso kretoszczura. Dziwne, że miał przy sobie mięso, nie? Dobra, w każdym razie... Miny by mnie zabiły, ja pierniczę. Wtedy się nie przedostanę. Chodzi o to, że muszę wrócić do tych bandyckich łajs i przejść kurą. Ha! No cóż. Chciałem pokojowo, chciałem dać im spokój i dać im żyć, ale wychodzić na to, że... No nie mogę, no muszę ich wszystkich pozabijać. To co za pech po prostu. Byłoby mi z tego powodu nawet trochę smutno, gdyby nie fakt, że jest mi to strasznie wszystko jedno. Dobra, próbujemy dorwać bandyckie łajzy. Może inną broń bym użył w tym celu, na przykład o, takie coś. Czy to jest shotgun? Nie, czy ten karabinek mój, bo one wyglądają bardzo podobnie na tym etapie. To jest chyba shotgun. Szkłowy to ja teraz nie dam, no. No kurde, głupi ochłap. Wo. Tu wpadło przed podłogę, o kurde, no. No trudno, no. Dobra, cancel, naboje, zarąbiście. Naboje, steampaki, nic ciekawego. Jak ja mam zajść do jej włok? Ej, utknąłem. No nie wierzę. O dobra, już się chciałem wkurzać, ja pierdzielę. Ale bieda. Ej, ja tu zaskoczyłem i znowu muszę biec naokoło. Świetnie, zykryty jesteś, super. Błyskawiczne działko obrotowe. Kapsel, nabój. Dobra, ale już miałem chyba działko obrotowe, którego mógłbym się pozbyć. Tylko jak je znajdę. Albo nie. Co ja z nim zrobiłem? Byłem pewien, że miałem. To się nie nazywa... A jest, błyskawiczne działko obrotowe, jest tutaj. Patrzcie, byłem pewien, że działko obrotowe jakieś miałem, no. No cóż. Albo mi się pomyliło, albo się go pozbyłem wcześniej jakoś i nawet nie pamiętam. Co w sumie jest jak najbardziej prawdopodobne. No, znając mnie i moje możliwości pamiętania o rzeczach, hehe. Dobra, w każdym razie jeszcze raz do góry. I jeszcze raz przebiec kawałek. No i potem... do boju. Tu jest jakieś ciekawe przejście. Ja tu chyba kiedyś byłem w ogóle, mi się wydaje, bo to wygląda bardzo podobnie do miejsca, w którym byłem. Nie,
Anyway, dobra, pójdę sobie jednak tędy, bo tam jakoś jest podejrzanie dziwnie. Znaczy, to jest kolejno, o tam jest coś, ale nie olać na razie to. Zmierzamy do celu prosto, bez łażenia naokoło, bo zaraz znowu zrobię 3 miliony kilometrów wokół, zamiast pójść tam, gdzie powinienem, i się ta seria rozciągnie na 500 tysięcy odcinków, czego wiele osób nie chciało, z tego co pamiętam, więc... Dobrze, dotarłem, świetnie. Może nawet w tym odcinku dowiem się jeszcze czegoś interesującego w stronę mojego głównego wątku fabularnego. Licha! Tak więc, Total Hack. Każdy numer hakera absolutnego odblokuje nowe unikalne funkcje. To dobrze. Siemanko. First time in good neighbor? You can't go walking around without insurance. Co? Insurance? That's right. Insurance. Personal protection, like. You hand over everything you've got in their pockets, or accidents start happening to you. Big. Whoa, time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. Good to see you again, Nick. Hancock? What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn. I said let him go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. It's like we're talking about. Let me tell you something. O, nieważne. Breaking my heart over here. You all right, brother? Wszystko w porządku, dzięki. Thanks for taking care of him. Good. Now don't let this incident taint your view of a good neighbors of the people for the people. Yeah. Good. You stay cool. No i... Aha. Porządny człowiek, a nie jakiś zbir, który próbuje mnie zastraszyć. Dobrze ci tak, chamie, melona ci zebrałem. Dobra, siemanko. Zacny fryz. Cześć robocie, nie będę z tobą rozmawiał. Szukam doktor Amari. Czy zaraz, czy Amari nie nazywa się czasem ta Anna w Overwatchu, nie ma nazwiska Amari też? No nieważne, pójdziemy do pani doktor, dowiemy się co się mamy dowiedzieć, a potem pewnie zakończymy tą... wyprawę. Dzisiaj głównie na gadaniu. Niewielka ilość walki, no ale nie zawsze jest tak, tak walecznie i bojowo, jakbyśmy chcieli. Czasem jest po prostu inaczej. Well, well, Mr. Valentine. Oho. Jaka wystrojona. A Irma. Nie wiem, czemu myślałem, że Armani. No bo jakoś tak... Amari, przepraszam, czemu powiedziałem Armani? A jest Amari, dobrze. Na dole. Dobra, gdzie są schody na dół? Dobrze, się dobrze, Amari. Już myślałem, że mi się coś porąbało. Dr. Amari? Siemanko. No raczej. Pozwól Nickowi wyjaśnić, proszę bardzo. We need a memory dig, Amari, but it's not gonna be easy. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse. You don't realize that the memory simulator... I co teraz? Nie no, proszę, no, proszę, please, please. Nick told me you're the only one who can make this. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest... Ja, łatwo da się przekonać. No guarantees. Right. Ile tego mózgu? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? The circuits look... I'm not surprised. From what I've seen, all Institute... Nick's an older model synth. That's exactly what I was thinking. If we are lucky, even if this works, Mr. Valentine would be taking on... Don't worry about me. I appreciate that. You can thank me when we found it. No, jak coś porządny, to mi się podoba. Jedziemy z tym tematem. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. Wsadzi mu to w głowę? I need you to keep plecy? To me, Mr. Valentine. Przez kurtkę? Any change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute had one last failsafe. There's excellent. The lock on the memories in the implant. Co? No fajnie, to blokowane. I co w związku? Jak obejść blokadę? To mnie interesuje. Let me reload both you and Mr. Valentine into the memory lounge. He'll act as a host, while your consciousness... All right. Just sit down.
To było w Falloutie 3 przecież. Tam też właziło się w czyjeś wspomnienia, czy w jakąś symulację i tam odwalało jakieś szopki. Pamiętam to. Ale dobra, myślę, że to jest, że pakować się w czyjeś wspomnienia i odwalać tam jakieś szopki będzie w następnym odcinku. Dzisiaj to było na tyle. Dzięki wam za towarzystwo. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.